Dominik Duryan dla MMORock, ze mną jest Damian Szmigielski na gali Ladies Fight Night 2. Powiedz, jak ci się podoba, Damian, tutaj? Bardzo fajnie, no jak to taka ekskluzywna gala. W fajnym gronie ogólnie też przyszliśmy tutaj z kolegami z klubu pooglądać. Fajne walki widowiskowo, przeplatane K1 z MMA. A jesteś fanem żeńskiego MMA, czy tak? Fanem może niekoniecznie, aczkolwiek moja klubowa koleżanka Karolina, wiadomo, no, osiąga spore sukcesy i jestem jej wielkim fanem, ale tak jak no, nie do końca uważam, że dziewczyny powinny uprawiać ten sport, tak? No dobrze, jak już sprawiają, to dajmy im spokój, nie? Dokładnie. Przejdźmy w takim razie do ciebie. Ostatnia walka na ACB, teraz na razie cicho o tobie. Czy coś ciekawego się pojawia? No, chwilowo miałem tam przerwę, tak, po walce. Chciałem szybko wrócić do treningów, ale nie miałem do końca tam możliwości. I teraz szykuję, myślę, że w czerwcu chciałbym już zawalczyć, tak, przygotować się. Zacząłem już właśnie, wznowiłem treningi od niedawna, wracam do formy i jak najszybciej biorę walkę. Ale ACB czy inny kierunek? Oczywiście ACB. A masz już jakąś informację? Bajsangu się z tobą kontaktował w sprawie potencjalnych rywali? Znaczy kontaktował się, ale tak jak mówiłem, właśnie nie byłem w ogóle w treningu, nie byłem przygotowany, nie chciałem brać żadnej walki, bo nie mógłbym powiedzieć, że biorę walkę, a po miesiącu wycofać się z tego, bo po prostu byłoby to nie fair w stosunku do organizacji, do Bajsangura, tak? Tak w tle, w kulisach, mówi się trochę, że w Gracie Barra szykują się jakieś zmiany. Czy ty możesz coś o tym powiedzieć, czy zdementować to? Znaczy zmiany, a o jakie zmiany chodzi, tak? Bo ja osobiście, nie wiem, nie jestem osobą, która mogłaby się na ten temat wypowiadać z tego względu, że oficjalnie odszedłem już z Gracie Barra i nie będę współpracował dalej z Marcinem Rogowskim. To tyle. Ale no właśnie, widzieliśmy, że Łukasz Zaborowski między innymi będzie trenerem także w Kuźni, tutaj na miejscu. Czy w takim razie w jakim kierunku poszedłeś, do jakiego klubu? Ja przeszedłem, jak większość tam zawodników, do Szarku w Łodzi, w takie centrum tam sportu walki. Będziemy tam trenować pod okiem Zabora i kilku innych trenerów. Ale rozumiem, że Gracie Barra Łódź zostaje, tak? Tylko po prostu zaszły roszady. Znaczy nie, Gracie Barra Club zostaje. Tak, Gracie Barra Club jak najbardziej zostaje, tak. Dalej są tam część zawodników, nie wszyscy przeszli, tylko część po prostu dalej współpracuje, a no druga część po prostu przeszła i ogólnie jako ekipa razem wszyscy cały czas współpracujemy, nie to tak, że się gdzieś tam podzieliliśmy, pomagamy sobie, tylko po prostu część osób zakończyła współpracę z Marcinem. A możesz powiedzieć więcej, dlaczego, z jakiego powodu takie zmiany? Po prostu zagęściła się atmosfera, tak, nie ma o czym mówić, no, wolałbym zostawić to bez komentarza, tak. Czyli te wszystkie stworki, jak to was ładnie nazywa Adam Zając, przeszły do, jesteście teraz ekipą w Szarku, tak, czy jest jakoś inaczej? Nie wszyscy, część. Rozumiem, dobrze, no ale taka, skoro część, no to na pewno wy nie zamkniecie współpracy ze sobą, nie wiem, czy z BJ-em Lasotą, czy z innymi właśnie mniejszymi zawodnikami. Rozumiem, że cały czas będziecie ze sobą też trenować. No tak, no grupa, która zdecydowała się przejść do Szarków, tak, cały czas podkreślamy, że chcemy razem współpracować, pomagać sobie, bo tak naprawdę, jeśli się podzielimy na dwie grupy, to po prostu nie mamy szans po prostu, tak, no będzie ciężko dalej utrzymać ten wysoki poziom, tak, dlatego liczymy na to, że dalej będziemy współpracować, tak. Ostatnio na treningach byliśmy, trenowaliśmy, no i mam nadzieję, że dalej będzie ta współpraca, będziemy się wzajemnie sobie pomagać, tak, i trenować. Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia przy okazji następnej twojej walki. Dzięki również, do zobaczenia, cześć.